Zastanawialiście się kiedyś, która wersja Minecrafta jest lepsza, Bedrock czy Java? Według mnie obydwie wersje są spoko, jednak istnieją między nimi spore różnice. Dlatego przygotowałem zestawienie części spośród wielu różnic występujących między tymi dwoma wersjami. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jak się spodoba. Zatem bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do odcinka. W wersji Bedrock jesteśmy w stanie wlać miksturę do kociołka, a następnie zmoczyć w nim cały stack strzał. Jest to zdecydowanie bardziej opłacalne od zdobywania oddechu smoka i kraftowania tylko 8 strzał na raz. Zdecydowanie lepiej zachować odległość od ściany, przez którą się przekopujemy. Nie chodzi mi o to, aby nie wpaść do dziury czy do lawy, ale o to, że na Bedrocku kopie się o wiele szybciej z maksymalnej odległości. Kolejną różnicą jest to, że podczas spawnowania Withera na Javie staje się on niebieski, a na Bedrocku cały biały. Na Javie ewidentnie wygląda lepiej. Oprócz tego Bedrockowy Wither jest o wiele silniejszy od Javowego, ponieważ ma dwa razy więcej życia od niego. Na Javie po przekroczeniu 29 milionów kratek znajduje się bariera, natomiast na Bedrocku takowa nie istnieje, a zamiast niej poza mapą teren staje się pasiasty. Na Javie beczkę skraftujemy z 6 bloków desek i 2 półbloków, natomiast receptura na Bedrocku wymaga tylko 6 patyków i również 2 półbloków. Usowniki wersji Java są bardziej precyzyjne od tych na Bedrocku. Możemy to sprawdzić, wkładając do nich strzały i zauważymy, że te na Javie strzelają bliżej celu, a na Bedrocku jest większy rozrzut strzał. Jeżeli przypadkowo się podpalisz, to możesz wykorzystać siebie jako chodzącą zapalniczkę, ponieważ na Bedrocku możesz sobą zapalić ognisko oraz świeczki. Na 100% słyszeliście o tym, że moby nie przechodzą przez tory. Cóż, niestety jest to funkcjonalne tylko na Javie. A na Bedrocku moby mają gdzieś twoje starania i po prostu sobie przejdą przez te tory, jakie postawisz. Systemy walki między dwoma wersjami bardzo się od siebie różnią. Na Javie, aby uderzyć z pełną siłą, trzeba odczekać parę milisekund. Natomiast na Bedrocku wystarczy klikać cały czas lewy przycisk myszy i uderzamy z taką samą siłą. Lecz w zamian za to na Bedrocku nie ma możliwości ataku obszarowego, jaki występuje na Javie. Jeżeli wybierzemy się na wędkowanie, to na pewno zauważymy, że spławik w edycji Bedrock jest w wersji 3D, a na Javie wersji 2D. Zdecydowanie bardziej mi się podoba ten wersji 3D. Na Javie, aby przedostać się z jednego końca klifu na drugi, trzeba nieźle się wysilić, trzymając cały czas shift i powoli budując przed siebie. Ale na Bedrocku to żaden problem, wystarczy iść przed siebie i kłaść przed sobą bloki. Ale trzeba uważać, bo mimo wszystko można zlecieć. Jeżeli denerwuje was długi czas kopania obsydianu, to przesiądźcie się na wersję Bedrock, gdyż na tej wersji czas kopania obsydianu jest o 3 sekundy szybsze, takim samym kill-offem, co daje nam 10 bloków na minutę, a na Javie 6 bloków na minutę. Jeżeli rzucimy śnieżką przez płomień, na Bedrocku zostanie ona podpalona i oprócz zadania mobą niewielkich obrażeń, również je podpali. Możemy to wykorzystać poprzez postawienie bałwana i otoczenie go ścianami z ogniem. Wtedy bałwan będzie nas lepiej bronił po zmroku. Podczas opadów śniegu na zimowych biomach w wersji Bedrock liście drzew zmieniają się na białe, czego na Javie niestety brakuje. Aby skraftować łódź, na Javie wystarczy 5 desek, a na Bedrocku musimy do tego dorzucić łopatę. Debug stick jest przydatnym narzędziem, jeżeli chce się szybko zmienić orientację lub stan bloków. Niestety na Bedrocku go nie zdobędziemy w żaden sposób. Jeżeli na Bedrocku bawimy się w komendowanie, to niestety komend bloki będą działać tylko na niewielkim obszarze. Natomiast na Javie bloki te mają znacznie większy zasięg, więc jeżeli zależy wam na postawieniu mniejszej ich ilości budując mapę czy cokolwiek innego, to lepiej zrobić to na Javie. Na Javie domyślnie możemy ustawić render distance na 32 czanki, a z zabawą w ustawieniach na trochę więcej. Natomiast z modami możemy ustawić to na chore wartości. Jednak gra już w 32 czankach zaczyna mieć lagi. Natomiast w wersji Bedrock możemy ustawić render distance aż na 96 czanków i mimo to gra działa stabilnie bez większych lagów. Na Javie pod przyciskiem F3 możemy zobaczyć wiele przydatnych informacji, takich jak współrzędne, ilość przegranych dni, używaną kartę graficzną i blok, na jaki patrzymy. A na Bedrocku jedyne, co możemy włączyć, to pokazanie współrzędnych w ustawieniach. Jeżeli nie chcesz martować zapalniczki, to na Bedrocku wystarczy ci książka enchantowana na zaklęty ogień, a działa tak samo jak zapalniczka. Na koniec moja ulubiona rzecz dostępna na Bedrocku, czyli kolorowanie i formatowanie tekstu przy użyciu znaku paragrafu. Można go skopiować albo użyć lewego Alt+21 z klawiatury numerycznej. Wracając, na Javie ograniczamy się tylko do kolorowania tabliczek barwnikami jednym kolorem, a na Bedrocku możemy nie tylko pisać wielokolorowo na jednej tabliczce, ale też na czacie. Również oprócz kolorów możemy zrobić pogrubienie kursywę i
takie coś. To wszystko na dzisiaj, jak się spodobało i chcecie więcej takich materiałów, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję.